Favorites among the big machines are the Mercedes team, led by Fangio, Mr. Wybierając temat, jaki dzisiaj chciałem Wam przedstawić i prosić o poświęcenie chwili w omówieniu kilku ciekawostek, a jedną z nich jest tor wyścigowy, znajdujący się niedaleko Zgorzelca, polskiej granicy. Tor jak każdy inny, ale ten wyróżnia się tym, że jego istnieniu wie niewielka ilość ludzi, nawet w państwie, w którym się znajduje. A pomysłem i rozkazem budowy tego niegdyś najwspanialszego toru na świecie był sam Adolf Hitler. Na początku lat 30. XX wieku rząd nazistowskich Niemiec rozpoczął budowę toru wyścigowego, który miał przyćmić swoim rozmachem słynną już wtedy północną pętlę Nürburgring. Był to bezkompromisowy projekt demonstrujący ówczesną potęgę niemieckiego rządu. Zapewniał miejsce dla setek tysięcy widzów, miejsce parkingowe dla dziesiątek tysięcy samochodów. Projekt toru inspirowany był licznymi słynnymi torami na świecie, takimi jak Monza, Lines, Montclair i oczywiście Nürburgring. To miał być tor nad tory, najdoskonalszy obiekt wyścigowy na świecie. Pętla ma dokładnie 10 km długości i w 1940 roku miała stać się areną Grand Prix Niemiec. W wielkich planach, na które cieszyły się m.in. ówczesny szef zespołu Mercedesa Alfred Neubauer, przeszkodziła II wojna światowa. Do następnej ciekawostki, jakby tu nie dodać jednego z największych kolosów XX wieku. Titanic, statek, który na dzień dzisiejszy został pobity prawie trzykrotnie. Chociaż to mało istotne, kiedy interesujący jest fakt, że historyczny kolos mógł nie zatonąć. Gdyby Titanic zderzył się z górą lodową czołowo, to była duża szansa, żeby nie zatonął. Statek zaprojektowany tak, że mógł utrzymać się na wodzie nawet po zalaniu 4 grodzi wodoszczelnych. Gdyby jednostka uderzyła w górę lodową dziobem, to prawdopodobnie zostałyby zniszczone tylko 2 komory i nie doszłoby do tragedii. Natomiast decyzja, żeby górę lodową ominąć, spowodowała rozerwanie kadłuba na długości 6 grodzi, więc statek był już skazany na zatonięcie. Uderzy. Ster w lewo. Następnym błędem w przypadku próby wyminięcia góry była komenda. Cała wstecz, statek podobnie jak i samochód w momencie hamowania traci sterowność. Śruba pchała statek do tyłu, a z powodu prędkości jedynie odbiera wodę ze steru, uniemożliwiając szybki zwrot. Gdyby kapitan dał ostry skręt razem z komendą cała naprzód, mieliby dużo większe szanse, ponieważ woda byłaby lepiej naganiana na ster, powodując dużo szybszy zwrot. Statek zacząłby efektywnie zarzucać tyłem. Niestety nie wiadomo, jaka dokładnie była odległość góry i prędkości statku, żeby to dobrze obliczyć. No i do ostatniej omawianej ciekawostki już nie z przeszłości, spójrzmy w odwrotnym kierunku. Co może przynieść czas następnemu pokoleniu? Czy ludzie będą podróżować między planetami? Okazuje się, że już w roku 2024 ma polecieć na Marsa pierwsza grupa śmiałków. Celem misji jest założenie bazy i rozbudowy. Co oznacza, że w przyszłości będzie wysyłanych poza naszą planetę coraz więcej ludzi. Weźmy na przykład fragmenty z filmu Piąty Element. Czy rzeczywiście technologia dąży do takich postępów? Może kiedyś się o tym dowiemy, na pewno z czasem odkryją się nam coraz ciekawsze ciekawostki. Dziękuję bardzo za oglądalność. To wszystko, co miałem do mówienia i mam nadzieję, że się spodobało. Do zobaczenia!